Hej kochani, to ja Dias w dopełnieniu z ostatniego filmu, ponieważ popełniłem w nim duży błąd. Mod Radical Remake nie dodaje dwa biomy, a dodaje ich aż 7. Tak, ale te dwa, które wymieniłem, posiadają tylko zwierzęta. Tak. Już właśnie to pokazuję. Właśnie stworzyłem plik, dzięki któremu będziecie mogli sobie grać. No w sensie będziecie wiedzieli, co jest czym zobaczcie. Właśnie pokazuję. W polskiej wersji pustynia. Jest pustynia, no proste i liczne. W angielskiej wersji jest desert, no to każdy to chyba wie. A z modem, jak już dodam moda, to już jest hot desert. A widzicie, i ten plik jest bardzo fajny, w sensie to, co ja zrobiłem, to się przydaje, ja sobie to wydrukowałem. Ja to wstawię do pobrania, będziecie mogli sobie to pobrać, też wydrukować i wiedzieć. No i tak to jest ze wszystkimi. Ja pokazuję, jak co. No i tutaj są te dwa biomy, które posiadają zwierzęta, które są no, z tego moda. No, biomy ze zwierzętami z moda Radical Remake. No i tak, w polskiej wersji plus Radical Remake nie działa, po prostu nie wyświetlają się nazwy, tylko jest puste. Ale jak do najnowszej wersji angielskiej wyświetla się Montane, no czyli zapomniałem, no i Polar Ice, no czyli polarne lody, tak. No i ten mod dodaje także biomy bez zwierząt. No, jest to coś takiego jak, no i też się one nie wyświetlają. I jest coś takiego jak Temperate Rainforest, Cold Desert, Tropical Dry Forest, Freshwater i Media coś tam. To jest coś związane z Morzem Śródziemnym, to jest z wodą odświeżającą, czy coś w tym stylu. Tu jest las jakiś, no tropikalny, tyle że iglasty, z tego co pamiętam. No tutaj jest zimna pustynia, na której rosną drzewa, z tego co pamiętam, no tutaj... A tego już nie pamiętam, co to było. Też jakiś las, deszczowy las, tylko że temper, nie pamiętam, co to znaczyło. Okej. No i ten plik możecie sobie pobrać, wydrukować, będziecie wiedzieli, grając tym modem. No i to na chyba tyle. Dziękuję. Trzymajcie się i na razie.